Wojny, kryzysy społeczne i katastrofy naturalne to rzeczywistość, której czoła są w stanie stawić prawdziwi prepersi, czyli ludzie gotowi do walki o przetrwanie w świecie, który może ogarnąć chaos. Nazywam się Andrzej Melle, jestem reporterem i podróżnikiem. Pracowałem jako korespondent wojenny na Kaukazie, w Afganistanie, na Sri Lance oraz w Libii. Pewnie dlatego temat preparingu wydał mi się wyjątkowo bliski i interesujący. W dzisiejszym odcinku Andrzej spotka się z ludźmi, którzy preparingiem zajmują się od kilkudziesięciu lat. Choć Kanada wydawać się może niezwykle bezpiecznym krajem, ruch preperski jest tam mocno rozwinięty. Czy od polskich prepersów odróżnia ich tylko zasobność portfela? Zapraszamy do Kanady. Kanady lecimy z nadzieją zderzenia zdobytej już wiedzy o polskim preparingu z tym, jak na ewentualność katastrofy przygotowują się zachodni prepersi. Wybraliśmy okolice Toronto, gdyż jest on tu bardzo rozwinięty, a przy tym, tak jak w Polsce, bardzo praktyczny. Pierwszym prepersem, z którym spotka się Andrzej, jest Bruce Beach, legenda ruchu. Nazywam się Bruce Beach i w Ameryce Północnej uchodzę za dość osobliwą postać. Istnieje wiele organizacji preperskich, ale my nie uważamy się za prepersów. Naszym głównym celem jest odbudowa. Spodziewamy się wojny nuklearnej o światowym zasięgu, po której trzeba będzie odbudować społeczeństwo. Bruce mieszka razem z żoną około godziny drogi od Toronto. Nie zdradza, ile ma lat, ale prawdopodobnie około 90. Urodził się w Stanach Zjednoczonych, w przeszłości pracował, jak twierdzi, jako naukowiec i informatyk. Pełen tajemnic i niedopowiedzeń, jest ikoną ruchu preperskiego na całym świecie. Wszystko dzięki swojemu bunkrowi. Bruce na swojej posesji zbudował arkę, która składa się z 42 autobusów szkolnych. Przyznam, że jestem bardzo podekscytowany, dlatego że Bruce to jest absolutny fenomen w skali i Kanady, i chyba całego świata. Hi Bruce. Hi, witaj Bruce. Cześć Andrzej, miło cię poznać. Oto druga arka. Gdzie są autobusy? Czekają na ciebie na dole. Wszystkie 42. Mogę je zobaczyć? Jasne, że tak. Cieszę się, że wreszcie mogę cię poznać. Jesteś żywą legendą. Po raz pierwszy usłyszałem o tobie w Wietnamie. Na jaką głębokość teraz schodzimy? Kierujemy się do najniżej położonego punktu. Nad nami znajdują się ponad 4 metry ziemi i pół metra betonu. Zgaduję, że to jest autobus. Tak. Otworzę. Bunkier Bruce'a znajduje się około 10 minut od jego domu, na obrzeżach niewielkiego miasteczka. Wszystkie autobusy szkolne, z których został zrobiony, zostały zakopane pod ziemią ponad 30 lat temu. Z większości z nich zrobiono korytarze i pomieszczenia. Pokryte są betonem i przysypane ziemią. Schron nie jest całkowicie ukończony, prawda? Nie i nigdy nie będzie. Dlaczego? Bo zawsze jest coś do zrobienia, coś do zbudowania. Z powodu postępu technologii? Zawsze można dodać coś nowego. Co to za pomieszczenie? To jeden z 7 magazynów. Wszystkie magazyny mają takie siatki, żeby z zewnątrz było widać, czy ktoś jest w środku i co dokładnie robi. Czy mogę sprawdzić, co jest w beczkach? Jasne, wejdź. Paper.
Masz tu sporo papieru toaletowego. Tak, ale w schronie go nie używamy. Służy nam do handlu na zewnątrz. W schronie używamy osobistych bidetów. Każdy dostaje swój własny bidet. Są wielokrotnego użytku i bardziej się w takich warunkach sprawdzają. Czyli papier to wasza waluta? Tak, rodzaj waluty. Podobnie jak wiele innych rzeczy tutaj. Większość pomieszczeń w bunkrze rozdzielona jest ze względu na wiek, ale i płeć osób, które mogą w nim przebywać. Czy jest tu bieżąca woda? W tej chwili nie, bo system pompujący jest wyłączony. Ile jest wszystkich toalet? Niech policzę. Raz, dwa, trzy, chyba sześć. I prysznice. Tak, jest jeszcze męska łazienka, dokładnie taka sama. Czy schron jest gotowy na przyjęcie ludzi? Tak, mogą w każdej chwili schronić się tu przed promieniowaniem. Bunkier wygląda dziś dokładnie tak samo jak wtedy, gdy powstał 35 lat temu. Bruce uzupełnia jedynie jego wewnętrzne wyposażenie. Nie jest rozbudowywany, nadal bazuje na 42 autobusach. To nie ja nazwałem to miejsce Arką. Ludzie je tak nazwali, bo przypomina im Arkę Noego. Buduję ten schron od 1985 roku, czyli 35 lat. W czasie największych robót pracowało tu nawet 300 osób. Ile osób może przebywać w schronie? To dobre pytanie. Na początku był przeznaczony dla 1000 osób. Wynikało to ze standardów ustalonych przez wojsko, które mówiły, że na osobę powinien przypadać metr kwadratowy. A my mieliśmy 1000 metrów kwadratowych powierzchni. Ale potem standardy zmieniły się na 2 metry, co zmniejszyło liczbę osób o połowę. A gdyby doszło do wielkiej katastrofy, w środku byłoby już 500 osób, a 100 kolejnych pukałoby do drzwi. Trzeba byłoby podjąć decyzję, ile osób można jeszcze wpuścić. Ale to nie jest tak, jak może się wydawać. Czasem ludzie chronią się tu podczas gwałtownych burz albo gradobicia. W przypadku promieniowania schemat jest podobny. Człowiek myśli, ludzie posiedzą godzinę, 3, 6 albo 12, a potem część z nich sobie pójdzie i zrobi się więcej miejsca. Więc jeśli zdarzy się taka sytuacja, wykorzystamy każdą wolną przestrzeń, aby ich tu wcisnąć i uratować o wiele więcej. Mogą przebywać w holach, przy wejściach i w innych miejscach, które są bezpieczne w przypadku promieniowania, ale nie są przeznaczone do tego, aby przebywać w nich dłużej. Chcesz wypróbować łóżko? Może tutaj. Wszystko w porządku? Nic mi nie jest. Czuję się jak w łodzi podwodnej. Tłumaczymy ludziom, że to nie jest luksusowy jacht, tylko łódź ratunkowa. Nigdy nie mówimy, ile to wszystko jest warte, ani ile dostaliśmy darowizn, ponieważ doświadczamy wiele niechęci ze strony władz. Nie prowadzimy też żadnej księgowości. Rząd buduje obiekty podobnej wielkości we wszystkich prowincjach Kanady i wydaje na nie po 20 milionów dolarów. Nasz powstał wyłącznie z darowizn. Tu mamy stację pomp. To, co widzisz, to tył autobusu. Nad nami również jest autobus. Dlaczego ten beton jest taki gruby? Nad każdym z autobusów jest pół metra betonu. To wystarcza, aby ochronić się przed promieniowaniem. Do czego służy ten sprzęt?
To system doprowadzania wody. Jedna z najważniejszych rzeczy w schronie. Mamy tu wewnętrzną studnię o średnicy 2,5 metra. Musieliśmy wysadzić skałę, żeby ją wykopać. Tu są rury, które pompują wodę ze studni i transportują ją do tego zbiornika. Potem woda trafia do zbiornika ciśnieniowego, a następnie do głównego zbiornika o pojemności 19 tysięcy litrów. Zdaniem naszego kucharza, ta kuchnia jest w stanie zapewnić zupę. Dlaczego zupę? Ponieważ jest odżywcza i można przygotować ją dla dużej liczby osób. Jesteśmy w stanie wykarmić dziennie 3000 ludzi. Nie mam na myśli tych, którzy będą tu mieszkać, ale tych, którzy będą tu przychodzić. Mamy wiele planów dotyczących tego, co chcielibyśmy jeszcze zrobić. Na przykład piekarnię, żeby piec własny chleb. Ale to kwestia przyszłości. Bunkier posiada zaplecze sanitarne konieczne do zapewnienia bezpiecznego pobytu tysiącom osób. Dostępne są też pralnie, suszarnie i kuchnie. Czy jestem nowym Noe? Nie. Nie jestem też żadnym prorokiem. Ale dziś na świecie nie ma zbyt wielu osób, które martwiłyby się ocaleniem ludzkości. Na tym właśnie polega problem z prepersami. Myślą głównie o ratowaniu siebie, a nie społeczeństwa. Dlatego moim celem jest przetrwanie ludzkości, a nie pojedynczych jednostek. Głównym celem społeczeństwa powinno być ocalenie dzieci. Dlatego my będziemy chcieli sprowadzić tu głównie dzieci i niewielką grupę dorosłych, która będzie się nimi opiekować. Chcemy je chronić, ponieważ są bardziej wrażliwe na promieniowanie. To pokój zabaw. Zebraliśmy tutaj różne zabawki, żeby miały się czym bawić. Bruce Beach zgromadził wokół siebie liczną grupę osób, które uczą się od niego preparingu. Wspólnie pracują nad planami rekonstrukcji społeczeństwa w przypadku wystąpienia katastrofy. Arka to miejsce częstych środowiskowych spotkań. Bruce jest ich ikoną. Uważam, że Bruce to niezwykle inspirująca osoba. Kierowany wizją ratowania dzieci, zebrał te wszystkie autobusy i zrobił z nich coś naprawdę niezwykłego. Jest wzorem dla wszystkich prepersów. Ludzie z całego świata przyjeżdżają, aby podziwiać jego dzieło. Są jednak wśród prepersów i krytycy Bruce'a. Przyjrzyjmy się faktom. Po pierwsze, wszyscy znają lokalizację Arki. Po drugie, miejsce nie jest chronione. Po trzecie, potrzeba przynajmniej 100 tysięcy dolarów, aby przywrócić je do stanu używalności. Ludzie, którzy się tam schronią, prędzej mogą umrzeć z powodu bakterii i infekcji wywołanych pleśnią, niż gdyby schronili się w lesie. O ile jego wysiłki są wyjątkowe i godne podziwu, mam tu na myśli bunkier, to jego wykorzystanie dziś wydaje się mało praktyczne. Dziś najważniejszym planem Bruce'a nie jest rozbudowywanie czy udoskonalanie schronu, ale stworzenie języka, który byłby ponadnarodowy, intuicyjny, a z którego korzystaliby ludzie po wystąpieniu globalnej katastrofy. Inspiracja do stworzenia uniwersalnego języka przyszła do mnie z Polski. Był nią dr Ludwik Zamenhof, twórca Esperanto. Nazwałem ten język językiem aniołów. Musi być prosty do nauczania i dostosowany do współczesnej komunikacji elektronicznej. Jestem zaskoczony, bo spodziewałem się kolejnego rzędu autobusów, a to mi wygląda na wyjście. Tak, to główne wyjście. W sumie jest ich 7. Możemy nim wyjść? Oczywiście. Bruce nie zgodził się rozmawiać z Andrzejem o tym, na ile użyteczny jest dziś jego bunkier. Ile środków należałoby zainwestować, by dostosować go do dzisiejszych czasów. Jest przekonany, że można do niego wprowadzić ludzi w każdej chwili. W Kanadzie powstaje jednak coraz więcej nowoczesnych przydomowych bunkrów. Część z nich także powstaje z założeniem chronienia nie tylko jego właściciela.
Jednym z takich właścicieli jest Cookie, były żołnierz uczestniczący w międzynarodowych misjach wojskowych. Cześć, Cookie. Miło cię poznać. Wreszcie się spotykamy. To miejsce wygląda jak zwykła farma. Co czyni z niej siedzibę Prepera? Odpowiedź jest szalenie prosta. Jeśli się rozejrzysz, zobaczysz żywy inwentarz. Dzięki niemu mam wołowinę, stałe odnawialne źródła mięsa, a także kozy, które dają mleko. Dzięki temu mam zapewnione jedzenie. Jeśli ma się takie odnawialne źródło żywności, nie trzeba jej dużo przechowywać. Żywność jest bardzo ważna, ale słyszałem też, że budujesz bunkier. Zacząłem 2 lata temu. Pokażę ci. Powiedz mi, po co ci tutaj bunkier? Spójrz na to, co się teraz dzieje na świecie. Głód, wojny, polityczna niepewność. Ale przecież tu jest bezpiecznie. Owszem, Kanada jest bezpieczna, ale przypomnij sobie II wojnę światową. Mieliśmy tu wtedy kartki na żywność, na jedzenie, picie, podstawowe produkty, jak chociażby masło. Tak samo jak w Polsce w czasie komunizmu. Tak samo. Dlatego właśnie zbudowałem piwnicę, żeby w niej przechowywać żywność i mieć pewność, że jeśli cokolwiek się wydarzy, nawet jeśli nie bezpośrednio w Kanadzie, będziemy mieć jedzenie i nie będziemy musieli martwić się jakimiś kartkami. Tu znajduje się jedno z wejść. A jaki jest plan? Czy bunkier będzie widoczny, czy ukryty? Będzie dobrze ukryty. Gdzie jest główne wejście? Tutaj? To jedno z głównych wejść. Chryste, jest ogromne. Chryste, jest ogromne. Całkiem spore. Chodź za mną, tylko ostrożnie. Idę. Spójrz w bok. Widzisz tę rurę na ziemi? Odprowadza spaliny z generatora. Ta rura ma prawie 8 metrów długości i niemal 2 średnicy. Co to za rura? To największa rura, jaką możesz wkopać pod ziemię. Gdzie ją kupiłeś? Zamówiłem w kanadyjskiej firmie. Nawet mam jeszcze za nią rachunek. Jeśli pójdziemy tędy, dojdziemy do wejścia. Ostrożnie. To główne pomieszczenie? Tak. Jakiej jest wielkości? Ma prawie 3 metry szerokości i 15,5 metra długości. Ile osób może tu przebywać? Docelowo jest przeznaczone dla 32 osób. Po tej stronie będzie 8 piętrowych łóżek. Po drugiej stronie również. Po środku będzie miejsce do siedzenia z ekranem. Będziemy im puszczać filmy, żeby ich czymś zająć. Widzisz tę rurę na górze? Jeśli włożysz do niej rękę, poczujesz wlatujące powietrze. Zimne, prawda? Dlaczego? Przyłóż tu rękę, a będziesz miał odpowiedź. W którą stronę kieruje się powietrze? Nie jestem dobry z fizyki. Ale do środka czy na zewnątrz? Na zewnątrz. Ale wlatuje tędy. To się nazywa wentylacja grawitacyjna. Co będzie w tych dziurach? Zejdę, żeby pokazać ci, jakie są głębokości. Dość głębokie, prawda? To nasze magazyny. Będziemy w stanie tu gotować, brać prysznic, spać. Czy zbudowanie takiego bunkra w Kanadzie jest drogie? Tak, jeśli chce się to zrobić dobrze. Masz jeszcze jakieś inne bunkry, czy ten jest jedyny? To trzeci, jaki buduję. Poprzednie budowałem z przyjaciółmi. Jeden z nich całkiem niedaleko stąd jest już gotowy. Czy możemy tam pojechać? Oczywiście. Jest tak ukryty, że sam nigdy byś go nie zauważył. And that one is perfectly hidden, you won't even see it.
Jak daleko jest do tego bunkra? Tym pojazdem? Około 40 minut. A ile kilometrów? Myślę, że około 30. Cookie lubi dzielić się swoją wiedzą na temat budowania i wyposażania schronów. Kanadyjscy prepersi często korzystają z jego porad. Jak jednak sam podkreśla, prawdziwy prepers powinien przede wszystkim być dyskretny. A cechą dobrego schronu jest to, że nikt niepowołany nie wie, że istnieje. Dlatego zanim zawiózł Andrzeja do swojej kryjówki, kluczył aż do wieczora. Tylko kilka osób wie o tym miejscu, prawda? Tak, tylko niewielka grupa. Ten jest głębszy i dłuższy. Tak, ale węższy. Rura jest mniejsza. Chodź za mną i uważaj, jak będziesz schodził. Więc ten bunkier jest już gotowy? Całkowicie. Ile osób może tu mieszkać? 6, chociaż są tylko 4 miejsca do spania. Jak długo mogą tutaj przebywać? 3 miesiące. Coś tu pracuje. Co to jest? Ponieważ schron jest zbudowany z betonu, musieliśmy wstawić tu pochłaniacz wilgoci. Czy to cały wasz prowiant? Tylko niewielka część, reszta jest tu, na dole. Co jest w środku? Wszystko. Ryż, fasola, wszystko, co można przechowywać do 30 lat. Uważaj na stopień, jak będziesz wchodził. Tu na dole również są wiadra z jedzeniem. A ty stoisz na 3, 6... Stoisz na 12 130-litrowych beczkach wypełnionych wodą. Wstawiliśmy je tam 2 lata temu. Nadal jest bezpieczna? Całkowicie. Skąd to wiesz? Bo jeśli doda się 3 krople wybielacza na litr wody, będzie nadawała się do picia przez długi czas. Jak długi? 5 do 10 lat. Za kilka sekund dostaniesz ciepłą, ziołową herbatę. Trochę zmarzłem. Herbata cię rozgrzeje. Jest gorąca. Czy możemy usiąść i pogadać? Jasne. Wyłączę tylko, żeby nie szumiało. Powiedz mi, kiedy zacząłeś myśleć jak preppers? Wciąż widziałem, ile cierpienia jest na świecie i w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że nie chcę, żeby spotkało to także moją rodzinę. Ale czy w XXI wieku wciąż potrzebujemy bunkrów? Myślę, że tak. Nie wiesz, co przyniesie jutro. Dobrze jest być prepersem. Wyobraź sobie, że tracisz pracę, nie możesz nic znaleźć przez 3 czy 4 miesiące. Z takim zapasem nie masz się o co martwić. To dość realna sytuacja, ale atak nuklearny? To może być pandemia. Niedawno w Afryce wybuchła epidemia eboli. A co jeśli przeżyjesz całe życie i nic się nie wydarzy? Będę bardzo szczęśliwy. Dziękuję, przyjacielu. Odstawię tylko kubki i zgaszę światło. Ile macie tu żywności? Około 2 ton. Dekapitacja jest naprawdę trudna.